Witajcie w nowym odcinku Hashtag. W tym odcinku naszym gościem jest Cezary Smorszczewski. Cezary jest partnerem zarządzającym w Private Equity Manager. Są to fundusze, które zajmują się inwestowaniem na rynku nowych technologii. Są jednym z najważniejszych graczy we wschodzącej Europie. Jest też osobą, która w branży funduszy inwestycyjnych i bankowości działa już 25 lat. Jest między innymi współtwórcą sukcesu Alior Banku. Jednym słowem, kopalnia wiedzy, bardzo inspirujący człowiek. I bardzo inspirująca rozmowa. A rozmawiamy dzisiaj o takich rzeczach jak udział przypadku w tworzeniu biznesu i tak naprawdę w naszym życiu zawodowym. O tym, które sektory gospodarki będą rosły i które technologie w opinii Cezarego i naszej również w sumie są najbardziej przyszłościowe. Rozmawiamy trochę o sztucznej inteligencji. O wychowywaniu dzieci. Jak Polska mogłaby rozegrać swoje karty w obszarze internetu i nowych technologii. Zaczynamy. Studiując na Politechnice i na prawie równolegle, poszedłem do pracy do PGNiG i trafiłem do zespołu, który zajmował się pozyskaniem gazu z Morza Północnego. I wtedy Polska miałaby już dość dobrze zrobioną dywersyfikację, gdyby się to udało. I byłem najmłodszym członkiem zespołu. Jak z reguły najmłodszy członek zespołu najwięcej pracuje. Pozostałym nie za bardzo chciało się pracować nad tym projektem. Z tej prostej przyczyny, że oni wiedzieli, że będzie równolegle negocjowany rurociąg jamalski i że on ten projekt prawdopodobnie wygra. W związku z tym odpuścili sobie te negocjacje pozyskania gazu z Morza Północnego. I to był ten element, który sprawił, że wszedłem bardzo mocno w środowisko takie biznesowe, menedżerskie, negocjacyjne między firmami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Austrii. To takie dość duże napięcia były. To było genialne. To spowodowało, że bardzo mnie to zainteresowało, bardzo mnie to wciągnęło. To miałem to szczęście, bo połączyłem umiejętności techniczne, bo studiowałem inżynierię gazowniczą, z umiejętnościami z prawa, bo miałem wiedzę prawniczą i współpracowałem z kancelariami prawniczymi. To były negocjacje, które dały szansę na współpracę z wytrawnymi graczami negocjującymi te kontrakty od lat. I to była świetna nauka. To tak jak nauka pływania. Rzucają cię na głęboką wodę, ucz się pływać. No i udało mi się przetrwać. Jak się inwestuje w startup, to się nie inwestuje w firmę i w projekt. Inwestuje się w człowieka. Także zgadzam się i podzielam ten pogląd, że to jest kwestia osobowości. Od pewnego stanowiska, od pewnego rodzaju działalności nie decyduje li tylko i wyłącznie wiedza, ale również charakter. Tu zacytowałbym swojego mentora właśnie z młodych lat, który mi to powiedział na początku lat 90., czyli nie tylko wiedza, ale przede wszystkim charakter. I to warto jest o tym pamiętać. Dwa, jeżeli chodzi o ten przypadek, o który pytałeś, czy on decyduje dość mocno? No tak, no bo znowu odnosząc się do startupów. Czym jest startup? Startup to jest przedsięwzięcie, które zmienia swój zakres działania dość szybko, rośnie niezwykle szybko, po kilkadziesiąt procent miesiąc do miesiąca powinien rosnąć. Zawsze potrzebuje pieniędzy, zawsze potrzebuje ludzi, nigdy nie ma wystarczającej ilości zasobów, i to jest taka immanentna cecha startupu. No i potrzebne jest to spotkanie tego właściwego człowieka, tej właściwej osoby, która nada pewien ton. Zawsze founderzy powinni też się jakoś mocno zaangażować finansowo, no ale to gdzieś odpływam od tego wątku. Wracając do tego przypadku, jak on mocno decyduje, to myślę, że w latach 90. w 90%. Dziś? Myślę, że w znacznie mniejszym stopniu, bo mamy inną sytuację. Nie ma już tak dużej przypadkowości, jest duża liczba ludzi wykształconych świetnie, doświadczonych, którzy nie mają tego sufitu i mogą go łatwo przebijać. Zresztą myślę, że ogromną szansą jest to, co się stało z życiem naszym, to znaczy digitalizacja, gdzie nowa gospodarka wypiera zdecydowanie starą. Mówi się, okej, ona ma 15-20%, ale potencjał wzrostu jest nieporównywalnie większy niż w tradycyjnej gospodarce. No wystarczy porównać wyceny, tak, firm typu Uber do firmy typu Mercedes, tak, albo firmy typu Apple do firmy typu General Motors. W różnych okresach życia zdarzają się różni mentorzy. Ja miałem to szczęście, że na takich ludzi trafiałem.
W trakcie studiów był to profesor Mirek Wyrzykowski. W czasie pracy, w pierwszej pracy, czy tam w drugiej, to był, nie wiem, Czarek Stypułkowski w pewnym momencie. Później miałem szansę trafić i współpracować z Igorem Chalupcem, z Wojtkiem Sobierajem, czy też z Jankiem Maciejewiczem, z ludźmi, którzy tworzyli coś ważnego i którzy mieli w sobie tę nutę przedsiębiorcy, mimo tego, że pracowali w organizacji, albo rozumieli szerzej kontekst, w którym się poruszałem. I byli w stanie dać mi się rozwinąć, czyli podawali mi rękę i mówili, chwytaj ją, korzystaj z szansy. Także to raczej tak bym to ujął, niż jakoś jedna osoba przez całe życie. Dzisiaj mentorów zastępują często psychoterapeuci ludziom, bo bardzo szybko się rozwijamy, osiągamy pewien sukces, a na koniec dnia potrzebujemy jeszcze kogoś, kto to nam poukłada. Bo snu nie starcza. W czasie snu 4-godzinnego, 5-godzinnego nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego przetworzyć. W związku z tym ważna jest interakcja z jakimś interlokutorem, który daje nam szansę na bardziej zrozumienie samego siebie, swoich celów, jakoś tak ułożenie swojej tej osobowości. Zależy, jak mierzyć ten sukces. Bo jeżeli mówimy o mierzeniu sukcesu w pieniądzach, no to mamy ludzi typu z jednej strony Bill Gates czy Warren Buffett, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, ja nie muszę mieć 50 miliardów, mi wystarczy miliard, typu Steve Jobs. Tak? Bo to jest trochę odmienne podejście. Takim człowiekiem na pewno sukcesu jest Richard Branson. Świetny facet. Doskonale sobie poradził. Warren Buffett, tylko zwracam uwagę, że Warren Buffett 96% swojej fortuny zarobi po 50. Czyli porada do tego, żeby być bogatym, to jest długo żyć. Bo łatwiej jest wtedy zarobić więcej pieniędzy. Następnie, jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że mamy wielu takich czempionów. Przykładem może być firma Inglot na przykład, tak? Świetna osoba. Michał Sołowów, przedsiębiorca 25-lecia. Piotr Solosz, Zbigniew Jakubas. Także Jurek i Adam Krzanowscy. Stworzyli coś z niczego, tak? Weźmy Jurka i Adama. 6,5 miliona krzeseł, czy 7 milionów krzeseł. Nie wiem, Jurek i Adamie, ile produkujecie dzisiaj, ale załóżmy. To pamiętam, że było ponad 6,5 miliona. Trzeci największy producent, jeden z największych na świecie, największy w Europie. Z niczego. Pamiętam, jak jeździłem do nich w latach 90., jak zaczynali. Świetnie sobie poradzili. Przykład może być genialnej organizacji. Myślę, że Elon Musk jest takim człowiekiem sukcesu, bo sukces mierzył nie tylko pieniędzmi, ale również realizacją własnej pasji, własnej wizji. Nie lubię za bardzo książek Stephena Kinga, ale jego książka Mroczna wieża jest genialna. To jest 7 ksiąg. Pewnie za twoją rekomendacją wezmę się zaraz za Elona Muska i być może Warrena Buffetta. Także myślę, że biografie dają wiele. Jak powiedział Einstein, to w szkołach powinniśmy się bardziej uczyć o tym, co inni zrobili z ich biografii, z otoczenia całego, niż tylko to, co zrobili. Bo jak zrobili, jak do tego doszli, jest również ważne, bo człowiek się wtedy uczy osiągać określony cel i widzi, jak inni sobie radzili w różnych sytuacjach. Dan Simmons, 4 ksiąg również, Hyperion Endymion, genialna rzecz. Lubił Eco, Umberto Eco. Lubię Janusza Leona Wiśniewskiego, zwłaszcza jego powieść Hotel Grand albo Bikini. Hotel Grand ostatnio wydany. Lema, jeden z zabawniejszych książek, jakie czytałem. Świetnie się je czyta. Z literatury współczesnej, no trochę czarne serie kryminałów, Jon Nesbo. Bardzo dobry. Stieg Larsen, no oczywiście, bo to jest klasyka. Kiedyś dość sporo czytałem klasyki, także XIX-wiecznej, XX-wiecznej. Brakuje pewnie jakichś przedmiotów typu przedsiębiorczość, no to musiało być dobrze pomyślane, jak to wdrażać, no bo to
a propos tych mentorów, rozmawialiśmy wcześniej, to ktoś musi to wdrożyć, ktoś musi to zaproponować, żeby coś takiego miało, żeby to miało sens. Tak? Natomiast czy można się tego nauczyć w szkole? Myślę, że nie, bo to jest poligonem, jest jednak w dużej mierze praca. Ale to, co jest bardzo optymistyczne w Polsce, to jest to, że powstaje coraz więcej startupów, że powstaje coraz więcej przedsięwzięć, które ludzie sami prowadzą, odchodzą do tak zwanego prywatnego biznesu. Ludzie są zmęczeni, zwłaszcza to pokolenie Y, tak już nawet jest zmęczone korporacjami i chce prowadzić coś własnego, pracować na własny rachunek bardziej. Także sądzę, że to są kierunki, które bardzo, bardzo się zarysowują ostro w Polsce. To jest coś, co jest na za granicą silniej zarysowane, no bo udział sektora tak zwanego niepublicznego jest dużo większy w gospodarce w krajach rozwiniętych niż u nas. U nas jest tendencja odwrotna, jak widzę, jest raczej konsolidacja niektórych sektorów. Na to, żeby w ciągu 2 lat, żeby w ciągu 1 roku nie upaść. A żeby nie upaść, to uważać na cash flow. Bo wszyscy myślą aktywami, o mam aktywa, nie, to jest super. Natomiast istota jest w cash flow, czyli zapewnieniu płynności. Bo 2/3 firm upada w ciągu 1 roku. 95% startupów wypala się w ciągu 3 lat. Czyli przede wszystkim cash flow. Jak zakłada się firmy, to zaplanować dobrze cash flow i zawsze szukać w ramach fundraisingu więcej pieniędzy, niż go potrzebujemy. Bo ten pieniądz nas kosztuje 5-10% w skali roku, ale daje nam możliwość przetrwania, czyli zwiększa prawdopodobieństwo wielokrotnie przetrwania takiej firmy. Będzie prawdopodobnie połączenie rasy ludzkiej z robotyką, bo mamy tak, nanotechnologię, mamy nanomedycynę, doskonale rozwijającą się sztuczną inteligencję. Już dziś jesteśmy w stanie, w Polsce są firmy, które w Krakowie, nie będę wymieniał tej nazwy, zajmują się sztuczną inteligencją, które inwestują w fundusze z Silicon Valley. Albo chociażby firma, która zajmuje się pomiarem snu, jakości snu, co do wykorzystania jest przez wojsko, na przykład skrócenie snu dla żołnierza z 8-7 godzin do 3 na przykład, albo do 2 efektywnego spania. I wchodzenie w fazę REM cały czas. To są projekty, które genialnie się rozwijają. I nie jest prawdą, że my nie jesteśmy w stanie wykorzystać grafenów, blue lasera czy tego typu rzeczy. To nie jest to. My nie mamy pieniędzy na to, żeby przeprowadzać inwestycje. Warto być może byłoby pomyśleć o ściągnięciu ogromnych pieniędzy do Polski. Jeden już pomysł poddałem, to jest tak zwany matching fund. To znaczy, że jakakolwiek firma, która w Silicon Valley zbierze 250 tysięcy dolarów, to powinno być zmęczowane od matching, czyli wyrównane pieniędzmi ze strony Skarbu Państwa lub funduszu, który Skarb Państwa utworzy. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ma się prawo do założenia nie tylko firmy w Stanach, ale work permit się dostać, czy pozwolenie na pracę. A tam dostęp do wiedzy jest największy. To by była jeden z elementów, który pozwolił rozwinąć się mocno polskim firmom. Jeśli mówimy o wyjściu na zewnątrz, a teraz mówię o wejściu do wewnątrz. Załóżmy, że wybieramy 5-10 funduszy najlepszych w Polsce, które zarządzały dotychczas pieniędzmi. W KFK pracowało mnóstwo, tam 10 tych funduszy. I mówimy, ok, tyle, ile wy położycie pieniędzy, to my dajemy 2 razy tyle. Załóżmy, mówi taki PZU, czy tam PKO BP, czy na przykład mówi Skarb Państwa, czy KFK jakiś, czy PFR. My dajemy wam 2 razy tyle. Załóżmy, że ktoś wykłada 10 milionów euro. My dajemy 20, czyli mamy już 30 milionów euro. Jesteśmy anchor inwestorem. Idźcie na zewnątrz i poszukajcie pieniędzy na inwestowanie w branżę Meditech, Fintech, Paytech, etc. I przyprowadźcie te pieniądze do Polski. Proszę sobie wyobrazić, jak ma się inwestora, anchor inwestora, czy tego kotwicowego inwestora, podstawowego na 20-40 milionów euro, to się 200 milionów euro ściąga na to. Czyli my mówimy o tym, że pomimo tego, że spadają w Polsce inwestycje, możemy te inwestycje zwiększyć. Oczywiście można zrobić zakres inwestycji szerszy, typu Europa Środkowo-Wschodnia, co da podstawy do rozwinięcia się polskim firmom, o co chodzi również i obecnemu rządowi. Także warto być może wykorzystać takie idee. Nowoczesne domy spokojnej starości. Myślę, że tego brakuje w Europie, ale nie w Polsce, bo Polska jest za biedna jeszcze na to. Ale myślę, że taki paneuropejski projekt mógłby zdać egzamin.
Ale to jest jedna rzecz, a druga, no pewnie fundusz stworzył, który by inwestował w obszarze nowoczesnych technologii. Jak się zawiodłem na ludziach? No bo często stawia się na ludzi i niestety no, zdarza się, że się zawiedziemy na nich. Także miałem takie 2-3 przypadki w życiu. Osiąganie celu jakiegokolwiek związany jest z przekonaniem, że ten cel ma sens. Dążenie do niego wymaga określonych środków. I sądzę, że dość sporo kontrowersji budzi fakt, iż nie do końca implementuję być może pomysły innych, ale wiem, mam przekonanie silne i doświadczenie, które mi mówi, że jeżeli mam określoną obraną trajektorię i zbaczam z niej, bo ktoś inny mi mówi, że ma lepszą drogę dojścia, no to ja mu proponuję, żeby on szedł tą swoją drogą, a ja idę swoją. Można osiągnąć cel od góry, od dołu, na wprost, jakkolwiek. Natomiast warto jest mieć dobrze wyrobione zdanie z dokładną znajomością szczegółów, podejmować decyzje i dążyć do celu, nie bacząc często na opinie innych. Należy ich wysłuchać, ale mieć własne zdanie i jeżeli wiem, że to zdanie, jestem przekonany o własnej racji, nie odpuszczać. Ja swoje dzieci wychowuję i staram się wychować w taki sposób, że jeżeli one są dobre w matematyce, a słabe w rysunku, to inwestuję w matematykę. Jeżeli druga córka jest dobra w rytmice i tańczy świetnie, to inwestuję w rytmikę i w tańce, a nie inwestuję w matematykę. Inwestujmy w to, na czym się dobrze znamy. Czyli tak jak w biznesie, nie? Jak mamy świetny biznes i dobrze nam idzie sprzedaż, a słabiej nam idzie zaopatrzenie, to wyoutsourcujmy to zaopatrzenie i inwestujmy w nie koniecznie. Wyoutsourcujmy je, żeby szybciej rozwinąć sprzedaż. Bo to prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest duże. Czyli inwestujmy w te cechy, które najlepiej nam się udają, a nie w te, w których jesteśmy słabi. Bo bardzo często rodzice, jak ktoś jest słaby z matematyki, z fizyki, no to dają mu korepetycję z matematyki, z fizyki, żeby dorównał na przykład do czwórki. No to się jednak stępia te możliwości. Także ważnym jest, żeby rozwijać te cechy, które mamy najlepsze w sobie. Myślę, że jest szereg rzeczy, które są raczej niedoinwestowane i niedoceniane. Także dzisiaj na przykład na topie nie są banki. Tak? Bo ich wyceny są jakieś takie z kosmosu, bardzo niskie. Czy to jest uzasadnione? Pewnie częściowo tak, ale sądzę, że jak się środowisko ogólne ureguluje, to będzie dużo, dużo lepiej. Dwa, wszyscy inwestują i mówią o fintech, a w rzeczywistości to nie stanowi się tak aż wiele części biznesu finansowego, jakby się mogło wydawać. Sądzę, że są geografie, które są niedoszacowane, czyli na przykład, nie wiem, Afryka. Indie, tak, w dużej mierze Azja, jak bardzo mocno i dynamicznie się rozwija, na przykład Wietnam, Laos, Kambodża, Indonezja. Czyli raczej bym to odwrócił, to pytanie, powiedział tak, niektóre biznesy są niedoceniane. Myślę, że e-learning jest czymś, co się rozwinie. Medycyna bardzo mocno się rozwinie, nanomedycyna. Bardzo silnie rozwinie się sztuczna inteligencja. Bardzo mocno rozwinął się Connected Things. No, mamy po prostu łączenie rzeczy ze sobą rozmawiające. Inteligentny dom rozmawiający z inteligentnym samochodem. Także to sądzę, że to są obszary, które się bardzo silnie rozwiną. Myślę, że to płaci się za perspektywę. No, bo nawet jeżeli Uber nie jest wart 70 miliardów, nawet jeżeli jest wart 30, tak, to jest bardzo przyzwoita wycena i świetny projekt, genialny. To jest właśnie, na tym polega przełomowość, innowacja. Ocenia się przyszłość, kupuje się perspektywę, ekspektatywę. Nie kupuje się dzisiejszego cash flow, tylko kupuje się ekspektatywę tego cash flow. To znaczy, on będzie n razy większy, że ta wartość będzie n razy większa. Na przykład Moven Bretta Kinga ze Stanów. Jak odszedłem z Aliora, no to chciałem tam zainwestować, ale niektórzy koledzy mi przekonali, że tego nie robić. Wartość urosła wielokrotnie. LiveChat, tak? Cloud Technology. No to są firmy, które... Mnóstwo jest takich rzeczy. Natomiast nie płaczmy nad rozlanym mlekiem. To się stało, to po co się tym przejmować? Po co sobie stresy dodawać?
Brzuch tylko od tego boli. To jak to jest z tym przypadkiem? No na pewno jest to bardzo istotna składowa. Fundamentalna składowa. A jaka mądrość z tego płynie? Wydaje mi się, że to jest kwestia, którą można podzielić na dwa obszary. Jeden obszar to jest ludzie, którzy pójdą gdzieś pracować jako pracownicy do jakiejś w miarę ustabilizowanej firmy. Chociaż teraz z tą stabilnością firm to jest różnie, bo świat się strasznie szybko zmienia. A druga grupa ludzi to jest ta, która zakłada firmy. Doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co w firmie najważniejsze, czyli sprzedaż, to jest tak zwany numbers game. Czyli żeby sprzedać coś jednemu klientowi, musisz do 100 zadzwonić, z 10 pogadać, a czasami ta skala ma jeszcze zupełnie inny wymiar. I z jednej strony można powiedzieć, że to właśnie przypadek rządzi tym, gdzie wygrasz, gdzie sprzedasz, ale tak naprawdę to przypadek jest na końcu, a na początku jest skala i na początku jest ciężka praca. Sytuacja w mojej opinii wygląda w ten sposób. Musisz zaprojektować taki system, w którym przypadek gra na twoją korzyść. Jeżeli tworzysz firmę, to musisz przewidzieć to, że na przykład na obszarze, dajmy na to 100 case'ów, które sobie generujesz, czy to będą sprzedażowe case'y, czy to będą filmy, czy to będzie no cokolwiek, co ma odnieść sukces, to musisz sobie gdzieś zaprognozować, ile musisz tak naprawdę tego zrobić, żeby móc w końcu trafić na ten jeden dobry przypadek, który da ci na przykład hajs i wolę działania, żeby pojechać z tym dalej. Ja jeszcze chciałem do jednej rzeczy tutaj nawiązać, bo teraz jest taki trend, taka moda do inspirowania się takimi internetowymi guru, pokazujących na swoim przykładzie, jak zajebiście można szybko urosnąć i jak niewiele wystarczy. A ja mam takie wrażenie, że rozmowa z takim gościem jak Cezary pokazuje, ile bullshitu jest często w tym opowiadaniu o tym, jak wystarczy się zmotywować i uwierzyć w siebie, żeby odnieść sukces. To jest w ogóle temat, który kiedyś, moim zdaniem, już w hashtagu poruszaliśmy, że mamy taki rodzaj błędu poznawczego, który jest powszechną rzeczą. Czyli mówi się o tych, którzy wygrali. Ich widać, nie? Bo im się udało. Na miejsce każdego typa, któremu się udało, było, podejrzewam, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset podobnie utalentowanych, podobnie pracowitych, tylko takich, którzy nie mieli farta. Jest bardzo ciekawe zdanie, które już nie pamiętam, gdzie przeczytałem. Wydaje mi się, że u Nassima Taleba, Fooled by Randomness, że umiarkowany sukces może być dziełem pracowitości, umiejętności i wiedzy. Ale dziki sukces jest prawie zawsze dziełem przypadku. Ale jest też tak, że nie ma czegoś takiego jak droga na skróty. Nie ma jakiejś tajnej magii związanej z osiąganiem sukcesu w biznesie, tylko tam było parę takich zabawnych w sumie odpowiedzi. Co zrobić, żeby zarobić więcej pieniędzy, dłużej żyć, tak? Jaką radę masz dla młodych przedsiębiorców? Nie upaść w pierwszym roku. Niby takie proste, ale tak naprawdę o to chodzi, do tego się to sprowadza. Za tym oczywiście stoi cała machina różnych przypadków i czynników, które musisz spełnić. Ale prawda jest taka, że na koniec dnia w biznesie chodzi o prostą rzecz, żeby codziennie rano wstawać, nawet jak upadłeś, to się podnosić i, jak on to tam ładnie opowiadał, falling forward, tak? Myślę, że w ogóle dla dobra tej rozmowy powinniśmy zdefiniować, czym nazywamy przypadek. My tu nie mówimy o tym, że pewnego dnia Jasiu wstał z łóżka i przyszedł do niego listonosz i wręczył mu kupon na loterię. Nie, no ten Jasio musiał kupić ten kupon na loterię, czyli musiał podjąć pewien wysiłek, wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i tak dalej, a dopiero potem, jak już to wszystko zrobił, czyli jest właśnie wytrwały, mądry, pracowity i tak dalej, jak już to wszystko ma, to może jak jeszcze trochę farta w tym wszystkim do tej mieszanki dołączymy, to tak naprawdę Jasiowi się uda. Gary Vaynerchuk ostatnio wrzucił taki jeden z tych swoich krótkich, nawiedzonych filmików, w którym powiedział, że zmotywować się, obejrzeć właśnie filmik i zmotywować się to każdy potrafi, ale potem wziąć się do roboty, bo tak naprawdę ta motywacja to jest trochę tak jak wiesz, takim biznesowym, taki pudelek dla biznesmenów. Po prostu firma ci nie idzie, to dla poprawienia humoru się będziesz motywować do walki, a tak naprawdę nie walczysz. A w dzisiejszej rozmowie mamy typowy przykład człowieka, który mało mówi, dużo robi. To jest chyba też taka cecha, która wyróżnia ludzi sukcesu. I tu właśnie dochodzimy do tego, co powiedział Cezary o wychowywaniu dzieci. Czyli jeżeli masz dziecko i to dziecko jest dobre
z tańca, a nie daje rady w matematyce, to nie inwestujesz w korepetycje z matematyki, tylko posyłasz je do szkoły tańca. Taki sposób myślenia w dzisiejszym systemie edukacji no, utrudnia dziecku życie. Bo jak dziecko jest w szkole dzisiaj słabe z matmy, no to musisz mu pomóc, no bo inaczej będzie po prostu przez nauczycieli ubudowane poczucie, że jest gorsze. A ja nie chcę, żeby moje dziecko miało czerwony pasek. Ja chcę, żeby moje dziecko było wybitne z jednej rzeczy, którą kocha. I wtedy uważam, że będzie to jest najlepsza recepta na bycie szczęśliwym człowiekiem. I jeszcze też najlepsza recepta na zarabianie. Szczególnie w tych nowych realiach, kiedy będą się liczyły takie, wiesz, rzeczy jak osobowość, talent i pasja. Ja generalnie bronię taki ideowo pomysłu na człowieka renesansu i uważam, to jest dobra rzecz generalnie. Absurdalny jest ten system, który stygmatyzuje dzieciaki, jeśli nie są takie same. Czyli masz mieć w każdym obszarze taki sam skill. Okej, ale jest jeszcze jedna ogromna wartość we wspieraniu tego, w czym twoje dziecko jest dobre i w czym twoje dziecko też czuje, że chciałoby się doskonalić. To jest takie dawanie twojemu dziecku, budowanie poczucia pewności siebie. Jeżeli jesteś dzieckiem, które ma non-stop z czymś problem, tu korepetycje, tu jakieś, wiesz, wyrównawcze i ciągle jesteś tym takim odstającym, a nikt nie zwraca uwagi na to, że na przykład zajebiście rysujesz. Ja sam w życiu żadnych korepetycji nie miałem, jak miałem z czegoś dwóje, to ją miałem i już. Na pewno bym dziecka do niczego nie chciał zmuszać. Wydaje mi się, że nie miałbym problemu, gdyby mój dzieciak miał kłopot z jakimś przedmiotem i po prostu bym miał z nim słabe wyniki. Szkoły nie zmienimy, dzieci muszą chodzić do szkoły i tak naprawdę to chyba dla każdego rodzica, który chce swoje dzieci przygotować lepiej na życie we współczesnym świecie, no to pozostaje ten czas, wiesz, pomiędzy czasem wolnym a szkołą. Trzeba te chyba zajęcia dodatkowe właśnie dobierać. To jest jedyne rozwiązanie, żeby te zajęcia dodatkowe dobierać dzieciom. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czekamy na Wasze komentarze. Suby. I tam, co tam się jeszcze da kliknąć w okolicy tego okienka, w którym jesteśmy. Na razie.